tym filmie przedstawię Ci 22 paczki tekstur, które ulepszą Twojego Minecrafta 1.19. Na start zaczniemy od naprawdę małej zmiany, ale może dla niektórych z Was będzie dość istotna, ponieważ tekstur pack o nazwie Simple Grass Flowers sprawi, że nasz gras zostanie porośnięty kwiatami, co doda fajnego klimatu do gry. A propos klimatycznych zmian, mam bardzo ciekawą paczkę tekstur, która zmieni Wasz stary trójząb na dzidę. Moim zdaniem dzida wygląda bardzo dobrze, a jeżeli ktoś kocha biom dżunglowy, to tekstur pack sprawdzi się idealnie, a znajdziemy go pod nazwą Trident's Two Spears. Banery w Minecrafcie są dość fajną sprawą. Fakt, że możemy wykonać tysiące kombinacji, daje mega dużo możliwości, a dzięki paczce Better Banners staną się one jeszcze piękniejsze. Paczka doda ładną teksturę, dzięki czemu każdy stworzony baner będzie wyglądał dużo lepiej. Teraz coś dla fanów pszczół. Jeżeli są tutaj tacy, dajcie znać w komentarzu. Mam dla Was bardzo fajną paczkę o nazwie Bee-Themed Hotbar, która zmieni wygląd Waszego hotbara, zmieniając serca na złote, a głód na garnki z miodem. Celownik natomiast zostanie zamieniony z klasycznego w takie oto serducho. Będąc przy temacie pszczół, mam jeszcze jedną paczkę, która zmieni Waszą starą elytrę na skrzydła pszczoły. Niby mała zmiana, ale może komuś z Was się przydać, a paczkę znajdziemy pod nazwą Bee Elytra. Nie lubisz ciemności? Ciężko jest podróżować po nowych cave'ach, bo prawie nic nie widać? Spokojnie, mam na to rozwiązanie, a dokładniej paczkę o nazwie Fulbright, dzięki której pozbędziesz się ciemności raz na zawsze. Squid został dodany do Minecrafta jeszcze w becie. Od tego czasu jego wygląd się nie zmienił. Co najwyżej został dodany Glow Squid, który w sumie zbytnio się od niego nie różni. Ale spokojnie, mam na to rozwiązanie, ponieważ paczka o nazwie Too Many Squids doda aż 70 nowych wyglądów Squida. Zaczynając od zmiany koloru, kończąc po totalnie nowe, piękne modele. Oprócz squidów możemy również zmienić wygląd salomonów dzięki paczce Too Many Salomon, którą stworzył ten sam użytkownik co wcześniej. Otrzymamy aż 47 wariantów salomona i nie będą to tylko zmiany kolorystyczne, ponieważ paczka dodaje również szansę na pojawienie się nowych modeli, takich jak Billfish, Tuna, Mahi Mahi czy Catfish. Zapewne już macie dość wodnych mobków, ale mam jeszcze jedną paczkę od tego samego twórcy, tylko tym razem nie zmieni już ona wyglądu Squida ani Salomona, a Delfina, co dla wielu z Was może być świetną informacją. Paczka nazywa się Too Many Delfin i dodaje aż 43 nowe delfiny. Niektóre będą wyglądały jak orki, a jeszcze inne narwala jednozębnego. Instalując te paczki, nasz ocean będzie wyglądał dużo, dużo lepiej. Temat wodnych stworzeń za nami, to teraz mam dla Was ciekawą paczkę o nazwie Glass Bottom Boats, która sprawi, że nasza łódka otrzyma przeszkloną podłogę, co zwiększy naszą widoczność pod wodą i pozwoli spokojnie podziwiać piękne widoki. Jak dobrze wiemy, dynia w Minecrafcie jest bezużyteczna, dlatego texture pack o nazwie Pets świetnie ożywi ten przedmiot. Zmieniając nazwę w kowadle na przykład na axolotl, zamienimy dynię na axolotla, którego następnie będziemy mogli założyć na głowę. Można tak zrobić praktycznie z każdym mobem, jaki jest w Minecrafcie, nawet z Wardenem. Jesteś fanem kotów? Masz obsesję na ich punkcie? Jak tak, to idealnie trafiłeś, bo mam dla Ciebie paczkę o nazwie Cat Creepers, dzięki której zamienisz creepera w creeperokota. Natomiast jeżeli ktoś z Was nie jest fanem creeperów, ale chciałby nieco odświeżyć wygląd kotów w Minecrafcie, to na to również mam rozwiązanie, a będzie nim paczka o nazwie Too Many Cats, dzięki której otrzymamy bardzo dużo nowych wariantów kolorystycznych kota. Chcesz wiedzieć, ile dany mob ma punktów zdrowia, ale nie potrafisz instalować modyfikacji? Spokojnie, mam na to sposób, a paczka, która nam w tym pomoże, nazywa się Sprising Health Bars i doda pasek zdrowia nad każdym mobem w Minecrafcie, dzięki czemu walka z wrogimi mobami będzie dużo łatwiejsza. Kochasz lisy?
chcesz odświeżyć ich wygląd, nic prostszego. Wystarczy dodać paczkę o nazwie Formidable Foxes, która doda kilkadziesiąt nowych rodzajów lisów w zależności od biomu, na którym występują. Texture Pack Better Phantom doda 4 warianty tekstur do naszego starego, nudnego Fantoma. Na dodatek znajdziemy również 2 nowe modele, takie jak orzeł występujący w 4 rodzajach, czy to coś. Nie mam pojęcia, jak to nazwać, więc wymyślcie nazwę i napiszcie ją w komentarzu. Jesteś nowym graczem i nie znasz wszystkich enchantów, nie wiesz co do czego można wsadzić? Jak tak, to już teraz musisz pobrać texture pack o nazwie Icy's Better Enchantments, który pokaże ci, jakie zaklęcie do jakiego przedmiotu może zostać dodane. Na przykład obok zaklęcia Sharpness mamy miecz, więc logiczne jest, że zaklęcie to możemy nałożyć na miecz, a w przypadku Silk Toucha ujrzymy Kill Off, który oczywiście połączymy z Kill Offem. Będąc przy temacie enchantów, mam jeszcze jedną paczkę, która pomoże nam odróżnić zaklęcia od siebie, ponieważ gdy ktoś posiada dużo książek z zaklęciami, bardzo łatwo jest się pomylić, która książka co robi. Dlatego paczka Visualized Enchanted Books sprawdzi się idealnie i już na pierwszy rzut oka będzie wiadomo, jaka księga skrywa jakie zaklęcie. Podobna sytuacja jest z podkami. Jak dobrze wiemy, podki w Minecrafcie wyglądają prawie że identycznie i czasami tracimy bardzo dużo czasu, aby znaleźć tą, którą akurat potrzebujemy. Dlatego paczka o nazwie Poison Particles rozwiąże ten problem. Jak możecie zauważyć, co jakiś czas pokazuje się fajna animacja w zależności od podki, która pomaga nam odnaleźć potrzebną miksturę. Moim zdaniem bardzo fajnie to wygląda. Korzystasz często z jaj spawnujących? Za każdym razem tracisz dużo czasu, żeby znaleźć to, które akurat potrzebujesz? Paczka Unique Spawn X w ciekawy sposób zmieni stary wygląd na takie oto kozackie jajka, dzięki czemu bez problemu odnajdziesz mobka, którego chcesz akurat zrespić. Nie znasz jeszcze wszystkich receptur na potki? To żaden problem, ponieważ instalując paczkę Big Brain Way podczas korzystania z stołu alchemicznego wszystkie receptury będą dokładnie pokazane. Na dodatek również otrzymamy informację o paliwie do pieca, gdy odpalimy piecyk. Znudziły ci się obrazy, jakie oferuje Minecraft? Chcesz powiesić na ścianie coś nowego, aby ożywić swój stary domek? Ta oto paczka spełni twoje wszelkie oczekiwania, dodając mnóstwo nowych, a zarazem pięknych obrazów, zaczynając od biomów, kończąc po zwykłe ikonki. Jest tego naprawdę dużo, więc polecam pobrać i samemu sprawdzić. A ja się z wami żegnam, trzymajcie się, cześć!